Wracamy, mam nadzieję, że teraz jakość audio jest już o wiele lepsza. Przeskipnęliśmy intro. Dajcie koniecznie znać, czy nadal jest tragicznie. Gasię teraz właśnie ładuje. Trochę się ładuje. Zobacz, czy. Okej, to super. Dzięki. Będziemy się starać wszystko na bieżąco naprawiać, więc to jest nasz jeden z pierwszych streamów, więc wybaczcie na wszelkie pomyłki. Klikamy. I taka jeszcze nota dla wszystkich, którzy dołączą dopiero później. Znaczy, jak dołączą później, to. Ale informacja. Będziemy ten stream co jakiś czas zatrzymać, gdzieś tak co pół godziny, żeby Justin, czy tam Twitch TV podcięło to na części, żeby mogli. Ci, którzy dopiero dojdą, obejrzeć początek, więc nie dziwcie się, jak co pół godziny będziemy przerywać na chwilę. Okej, to zaczynamy. Nie przejdzie przedłużać się. Dłużej. Roger that HQ. We'll begin wake-up procedure. Ship system, Dart 6.1, initializing. Okay, it's time to wake up. Welcome to ship system. To jest twarde rebootowanie systemu, muszę powiedzieć. Hey. Are you in there? Jestem, jestem. Ja się nie zorientowałem. Au! Dobra, przybij się znowu. Initializing Dart overlay. Czy audio jest za głośno, czy jest nadawane? Szczegóły, bo audio złe to trochę za mało, żebyśmy mogli coś cokolwiek zrobić. Właśnie próbuję się wydobyć. Hej! Jest. No. Dobra, super, dzięki. Co się dzieje? Co się dzieje? No, dzięki za informację. Przeżyłem! Skok wiary, ale przeżyłem. Ciszę grę, czyli. Tak, tak, to. Okej. Okay. Jeśli nadal będzie za głośno, mówcie. Wybieramy broń. Jesteśmy agentem CDK. Bo byliśmy agentem CDK. Zaraz się przekonam, co było będzie o fabule. Sorry, że zabiję tamtego, ale.
A Paweł Kamiński powiedział mi, że w tej scenie, przy tych żaluzjach, chińskich znakach, alkoholu, który jest na stole, powiedzieli, że to jest jak Blade Runner. Później Konrad Hideman dodał, że ja nie prosiłem o to, czyli nawiązanie do Deus Exa. No i strzała w kolano, żeby jeszcze do Screamera dodać. Czyli właśnie zaliczyliśmy kilka memów growych i filmowych. Ciekawe, czy można strzelać. Można zniszczyć? Dobra, nie powinienem dać chyba amunicji na to. Musimy jeszcze niżej? Okej, dobra. Jeśli nadal to pisze, bo my będziemy starali się wszystko naprawić. Daj na jedną kreskę, wiesz co, Konrad? Powinno już być okej. Dobra. Idziemy za pulsującymi kablami, które prowadzą gdzieś tam. Powinienem obejrzeć wcześniej, jak Paweł w to grał. Bo kuźba, teraz nie mam pojęcia, co robić. Jak to nie mogę? Mogę! Nikt tego nie słyszał? Zacinamy się samouczku. Profesjonalni dziennikarze. No, ja też. Fakt. Tylko, że ja przegapiłem przez to oglądanie wasze. Co ja powinienem teraz zrobić? Improve that. No super, szosy. Yeah. Gdzie to masz? A, tu. Okay. Jak tam mam dostać? A, tutaj. No Boże, starzeję się. Są drabiny w tej grze. Co się dzieje? Ale mnie emocje poniosły, Konradzie. Tam są ludzie, jesteś. Drzwi oczywiście nie można otwierać, bo po co? Dobra, wchodzimy tutaj. O, kurwa. Yeah, zabijamy. No właśnie, sami się włączy bullet time. Okej. Okay. Honor ratowany, nie zaczęliśmy się jeszcze w samouczku aż tak bardzo. Dziękuję, Eve, czy jak cię mam nazywać? GLaDOS, może? A, może... He? Ale fajne. Czekaj, to tam są. Chodź tu. Trafiony, zatopiony. No i ostatni jeszcze. Chodź, chodź tutaj. Zabity. Dobra, idziemy dalej. Słucham? Maciu pisał, że ta gra jest kompletnie liniowa. W pytaniach. A zabijają mnie. Ja jeszcze nie mam. A fuck.
Ładna, ładna. Tylko teraz tak. Tylko nie mogę go trafić, chora, no. Ale podejdź bliżej. O. Ej, no ile ty masz życia? Tego nie było. Wytnij to, wytnij to, wytnij. Fuck. Planujemy z wielu gier, w piątek wychodzi beta otwarta Tibes Ascent i myślę, że w poniedziałek zrobimy z tego streama. Będziecie być może mogli dołączyć do nas, grając na jakąś planszę i będziemy po prostu grać razem. Ja będę robił streama z tego wydarzenia. To przynajmniej planuję na razie. Czy to coś z tego wyjdzie? Zobaczymy. Tak, tamtej sceny nie było. Po prostu gra się zawiesiła, powiedzmy. Co? Bo z tego co pamiętam, to w Syndicate agenci przejmują kontrolę nad zwykłymi obywatelami, tak? Czasami. A Syndicate to nie jest taki Matrix? Nie, ale... No bo co tam mówiłem, tam... To było... Z tego co wiem, to tylko typ kooperacji posiada. Ale... No to jest ten problem, że ja nie grałem w tę grę jeszcze poprzednio. Maciu odpowiedział na wiele pytań. Tekst Macia znajdziecie na Poligami. To było pod tytułem odpowiadamy na wasze pytania oczywiście. Recenzja? O kuźwa, zabili ją. Macie dranie. Dobra. A tak, no mam karabin, ale tutaj mi ten jeszcze. Jestem brutalem, wiem. Tekst Macia był na Poligami, a on Maciu jeszcze pisze recenzję. I ona się pojawi na dniach, właśnie chce przetestować typ kooperacji, bo uznaje, że bez niego ta gra nie może być pełni oceniona, bo typ kooperacji jest bardzo ważną częścią jej. Dlatego recenzja będzie niedługo, my mamy już karabin i... Chodź tutaj, wychyl się. Da się skakać. Jaki secondary fire? Gdzie to jest secondary fire? A, jest secondary fire, dobra, jest pod krzyżykiem. Zabiliśmy tamtego? Fuck. Konradzie wyłącz jakiegoś YouTube'a, bo jest w tle. Jakiś YouTube jest. Jakaś reklama leku. Że zagraża życiu i zdrowiu. To rzeczywiście Syndicate zagraża życiu i zdrowiu, sorry. O! I go pojechałem. Dobra. Co? Gdzie? Koop to chyba są tylko te misje, które są tak przerobione, ale... O Boże. Szkoda, że Maciu z nami nie ma, bo Maciu by odpowiedział takie bajnie. My na razie odpowiadamy na pytania związane z grą bardziej. Znaczy z tym, co się dzieje na ekranie. Na przykład, jeśli chcecie, żeby coś zrobił, na przykład, żeby się skrył, żeby zobaczyć, jak działa system cover i tak dalej. Bardziej o to, szczerze powiedziałeś, że pytacie. Ja wiem, że to nie jest może zbyt wartościowe, bo widzicie to, ale... Ale muszę przyznać, że gra jako strzelanka się sprawuje nieźle. Glad to have you back, Kilo. Let's get you in the chair. Zaraz. Czy ja się właśnie przebiłem przez... Ja pierdolę. No tak, bo ja jestem...